Dzień dobry. Szanowni Państwo, od kilku dni sprawa tak naprawdę uprowadzenia dwóch nastolatek przez patrol policji bulwersuje opinię publiczną. Na prośbę rodziny, na prośbę mojej mocodawczyni, którą jest matka nieletniej nastolatki, na prośbę tej dziewczyny, chciałem Państwu przedstawić prawdziwe informacje na ten temat, albowiem w przestrzeni publicznej przekazywane niestety przez policję informacje są po prostu kłamliwe. Sytuacja w tej sprawie wyglądała następująco. Grupa młodzieży dwoma samochodami podróżowała wieczorem na spotkanie. Zobaczyli pożar wzdłuż drogi, paliły się krzaki. Próbowali ten pożar ugasić, nie dali rady, więc wezwali straż pożarną i na miejsce przybyła również policja. Gdy policja przyjechała, pożar już był przez strażaków ugaszony, ale policja zaczęła z niewiadomych powodów spisywać młodzież, która zawiadomiła straż pożarną o pożarze. W czasie spisywania padały różne żarty, również o charakterze niewybrednym. Policjant jeden, wskazując na świecące się światło wozu straży pożarnej, tak zwanego koguta, rzucił do będących tam dziewczyn, że może im pokazać innego koguta. Następnie starszy z policjantów, około 35-40 lat, zapytał się młodzieży, czy ma narkotyki. Jak ci zareagowali śmiechem, mówiąc, że nie mają żadnych narkotyków, wybrał jedną z dziewczyn i powiedział do niej, że wsiadaj do samochodu. Dziewczyna była przerażona, wsiadła, ale poprosiła koleżankę, właśnie moją klientkę, aby wsiadła do tego samochodu razem z nią. Ci młodzi ludzie protestowali, chłopak szczególnie tej nastolatki młodszej bardzo protestował, dlaczego one mają wsiąść do radiowozu. Policjanci weszli razem z dziewczynami. Przez chwilę prowadzili jakieś, nie wiem, czy wpisywanie czegoś do systemu policyjnego, po czym nagle, bez ostrzeżenia, spiskiem opon ruszyli. Wedle tego, co powiedziała mi moja mocodawczyni, ta młodsza z nastolatek, ona zaczęła się pytać, gdzie jadą. Nie dostała na to odpowiedzi, a ponieważ przyspieszali, to nie mogły dziewczyny zapiąć pasów. Powiedziały dwa razy, że nie mogą zapiąć pasów. Na to też nie dostały żadnej odpowiedzi. Samochód z dużą prędkością przejechał 2 km i na zakręcie doszło do wypadku, uderzył w drzewo. Ten zakręt, myśmy dokonali wizji lokalnej, mamy nagranie tego miejsca. Dodam, że to była godzina 21:30-40, czyli było ciemno w nocy. Ten zakręt prowadził, ta dróżka, to właściwie dróżkę, skręcali w dróżkę asfaltową, taką połamany, pokruszony asfalt, prowadziła w stronę lasku i od ludzia. Zupełnie w drugą stronę była komenda policji w Pruszkowie, gdzie pracowali policjanci. Po zdarzeniu, po wypadku, dziewczyny wyczołgały się z samochodu. Podszedł najpierw do nich policjant młodszy, pytając się, czy się im nic nie stało. A następnie starszy powiedział do nich, cytuję, spierdalajcie z tym. Nie udzielono im żadnej pomocy, nie wezwano karetki, mimo że moja mocodawczyni miała złamany nos ciężko. W poniedziałek przechodzi operację.
przebywa w szpitalu w tej chwili. I była cała zalana krwią. Ta reakcja policji też bardzo świadczy o tym, jaki był motyw tego uprowadzenia, bo mieliśmy do czynienia w sensie prawnym z nielegalnym pozbawieniem wolności w sposób oczywisty. Nie było żadnych podstaw do nakazania wejścia do samochodu, nie było żadnych podstaw do wywiezienia. To były wszystko działania o charakterze przestępczym. A ta reakcja po wypadku wskazuje na próbę ukrycia tego faktu. Karetkę wezwali chłopcy, którzy przyjechali na wezwanie pokrzywdzonych i zawieziono moją mocodawczynię do szpitala, a druga dziewczyna ze złamaną ręką była przesłuchiwana do 4 nad ranem przez policję, tę samą, która zawiniła w tej sprawie. Pan rzecznik policji Stanisław Marczak przedwczoraj był łaskaw powiedzieć, że prośba wejścia do radiowozu wyszła od nastolatek i że to rzekomo znajduje się w materiale dowodowym sprawy. To jest bezczelne łgarstwo. Próba przyćmienia całej sprawy. Nadto ujawnianie publicznie jakichkolwiek informacji z postępowania przygotowawczego prowadzonego przez policję przed przesłuchaniem sprawców zdarzenia jest tak naprawdę utrudnianiem postępowania karnego. Postępowanie karne prowadzi prokuratura w Pruszkowie, tam gdzie znajdują się ci policjanci. Policjanci nie zostali do dzisiaj zawieszeni, poszli na zwolnienie lekarskie i takie mamy w tej chwili fakty w tej sprawie. W moim przekonaniu mieliśmy do czynienia ze sprawą bardzo poważną. Naruszono przynajmniej kilka przepisów kodeksu karnego, a przede wszystkim nie jest wyjaśniony motyw, dlaczego z grupy młodzieży policja wybiera dwie dziewczyny, wywozi do lasu w nocy bez żadnej podstawy prawnej. To musi być do końca wyjaśnione. Apeluję do opinii publicznej, apeluję do dziennikarzy, szczególnie dziennikarzy śledczych, aby pomogli zająć się tą sprawą. W przekonaniu rodziny i w moim przekonaniu służby państwowe, przede wszystkim policja prowadząca tę sprawę, już na następnym etapie zachowuje się tak, jakby pomagała sprawcom uniknąć odpowiedzialności karnej. Te wypowiedzi nadkomisarza Marczaka są nakierowane na to, aby uchronić od odpowiedzialności tych policjantów, którzy w tej sprawie działali. Nadto dochodzą do mnie informacje, jeszcze nie o charakterze procesowym, że tego typu zdarzenia, a nawet gorsze, miały miejsce wcześniej na terenie Pruszkowa i okolic. Zwracam się do tych osób, które może coś wiedzą na ten temat, albo uczestniczyły w takich zdarzeniach, aby z zachowaniem anonimowości zwrócili się do mojej kancelarii i przekazali te informacje. Wykazanie motywu działania sprawców w tej sprawie będzie kluczowe. W tego typu sytuacjach zwykle model działania sprawców jest podobny i to, że ta sprawa zakończyła się wypadkiem, no nie oznacza, że w innych sytuacjach można powiedzieć, stało się tak szczęśliwe zakończenie. I to mówię nie bez podstaw, bo moja klientka, ta dziewczyna, uważa, że miała szczęście, że doszło do wypadku. Mimo, że będzie miała operację, mimo, że ma
ogromny stres, ból związany z tym wypadkiem. Ona uważa, że miały szczęście. Stąd zwracam się do tych, którzy coś może wiedzą o podobnych tego typu działaniach. Dochowam wszelkiej staranności, aby informacje, które zostaną mi przekazane, były wykorzystane tylko w taki sposób, w jaki sobie tego życzą osoby przekazujące. Na pewno nie zostaną ujawnione organom ścigania przed ich zabezpieczeniem tych osób przed jakimikolwiek negatywnymi konsekwencjami. Myślę, proszę Państwa, że doszliśmy do etapu w takim funkcjonowania, etapu funkcjonowania państwa, w którym poczucie bezkarności, poczucie totalnej władzy zaczyna dotykać zwykłych ludzi. Zwykłych ludzi, którzy natrafiają na brutalność tego systemu i na pewne zepsucie, które w każdej władzy zmierzającej do autorytaryzmu ogarnia funkcjonariuszy tej władzy. Nie możemy na to pozwolić. Ta sprawa musi być wyjaśniona, sprawcy muszą być ukarani, sprawa musi być prowadzona nie przez znajomych policjantów, tylko przez prokuraturę czy prokuratora, który jest niezależny i daje gwarancję prowadzenia tej sprawy w sposób niezależny. I mam nadzieję, że opinia publiczna pomoże nam wymusić na obecnej władzy, aby tak właśnie było, żeby ta sprawa była do końca wyjaśniona. Te całe moje oświadczenie i informacje przekazuję na prośbę rodziny. Myślę, że w niedługim czasie będziemy mieli nowe informacje w tej sprawie. Będę Państwa sukcesywnie informował i liczę na to, że opinia publiczna nie pozwoli na po prostu zasypanie tej sprawy i tak jak w wielu innych sprawach się stało, w tym razem jednak sprawcy poniosą odpowiedzialność i to tego rodzaju, że nikomu, żadnemu innemu policjantowi nie przyjdzie do głowy wywozić nocą nastolatki do lasu. Thank you.